Gdyby w tym momencie Opolanie przełomu XIX i XX wieku znaleźli się w miejscu, w którym my teraz, Opolanie XXI wieku, jesteśmy, zapewne byliby mocno zdziwieni. Są tu bowiem miejsca, których oni nie widzieli, a my bylibyśmy zdziwieni, bo nie widzimy tego, co widzieli oni. A zatem o miejscach, które są, a także o miejscach, które były. O tym w dzisiejszym odcinku. A jak zwykle oprowadzał nas będzie dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Pan Andrzej Hamada. Witamy serdecznie, tak. Panie Andrzeju, to jest jedno z najstarszych miejsc w Opolu, tak naprawdę, w którym tak, się znajdujemy. Zgadza się. Nie tylko jedno z najstarszych, ale jedyne najstarsze. O. I to wyjaśnię. Co tak naprawdę panu, tu było? Wyjaśnię panu za. Dlaczego najstarsze? Bo kiedy nie było tu w ogóle zabudowy, tylko był zamek, przez 700 lat cała wyspa Pasieka należała do zamku. To nie było miasta i nie było żadnej zabudowy. Jakieś altanki były tam ogrodowe. Ten zamek był otoczony murami, a z zewnątrz murów była fosa nawodniona. I to jest ta fosa. Oryginalne miejsce stawek powstał na miejscu sztucznym, bo fosa była też sztuczna. Fosa nawodniona. A co ciekawe, to był jakiś XIII wiek, a więc 700 lat, a jeszcze wcześniej, jak nie było zamku, tylko w tym miejscu była osada słowiańska, malutka, to ta osada była otoczona wałem i z zewnątrz nawodnioną fosą. I to jest ta fosa. Dokładnie. Także na starych planach miasta mamy kształt taki łukowy jak dzisiaj, wody dużej. I to jest właśnie historyczne miejsce, dlatego mówię bardzo stare, najstarsze w Opolu, bo ono wyprzedzało zamek nawet, czyli to sięga IX-VIII wieku. Skoro pan mówi o tym najstarszym miejscu, to ono musiało ulegać przeobrażeniom. Są obiekty, które widzimy teraz, a które jeszcze niedawno były zupełnie inne, istniały zupełnie inne obiekty w tych miejscach. I to właśnie jest związane z drugą połową XIX wieku, kiedy miasto było już wtedy, znaczy wyspa była przyłączona do miasta i wytyczono ulice, zaczęta się zabudowa. I pierwsze zabudowy, takie większe, to był przede wszystkim tutaj browar ogromny. Były w Opolu dwa wielkie browary. Jeden browar Friedlandera, tak zwany zamkowy, właśnie w tym miejscu dokładnie za panem. Tam, gdzie dzisiaj mamy lodowisko i szkołę muzyczną, ten cały teren, aż do ulicy Strzelców Bytomskich, to był browar. Wykupił teren i zbudował go bogaty przemysłowiec opolski, Żyd z pochodzenia Friedlander, bardzo sławny w Opolu. Także to był ogromny browar, który istniał dobre 100 lat. Przetrwał wojnę. Ja go widziałem. Pamiętam, całe zabudowania nie były zniszczone. Rosjanie wyszabrowali całe wnętrze. I to się nie dodawało do niczego. No i chciałem dopytać pana o browary, bo powiedział pan właśnie o jednym z browarów. Tak. A ja jeszcze tak, bardzo młody człowiek pamiętam jeszcze tak. Ścianę przy dzisiejszym Placu Kopernika. No, ja pamiętam, bo ten browar, o którym wspomnieliśmy, zamkowy, ja pamiętam jak on był w ogóle niezniszczony, tylko zdewastowany wewnątrz, wykradziony. A drugi taki olbrzymi browar, też olbrzym, bo to ciekawe, że druga połowa XIX wieku to był wielki przemysł w Opolu, przemysł browarniczy i przemysł cementowy, które przyniosły bogactwo miastu i budowę. A właścicielami byli Żydzi. To ciekawe. I ten właśnie browar, drugi ogromny, to był przy dzisiejszym Placu Kopernika, zajmował cały teren tego Solarisu. A więc olbrzym. I ja to pamiętam, bo on po wojnie jeszcze stał w dobrym stanie. Ale był też zdewastowany, bo Rosjanie w ramach, powiedzmy, rekompensaty zniszczeń wojennych u siebie, to oni tu wszystko, co można było, brali i wywozili. I właśnie, jeśli chodzi o browary, to cenne były urządzenia wewnętrzne. Budynek to pestka. I wobec tego oni rozebrali wszystkie urządzenia wewnętrzne i wywieźli. Ciekawostka, o której wspomnę. Wielkie były zakusy władz centralnych, ażeby odbudować ten browar, no bo to daje pieniądze, ale opolscy urbaniści się sprzeciwiali. Nie. Kiedyś to było za miastem, jedno i drugie daleko, natomiast dzisiaj browary to są miejsca śmierdzące, nie mogą być w mieście. I tutaj było właśnie, synagoga była, a ta synagoga była ogromną budowlą, i bardzo piękną, do tego stopnia, że Niemcy, mimo że to było żydowskie dzieło, bo synagoga, nazywali to ozdoba miasta.
Zierde der Stadt. Proszę bardzo. Przetrwała trudne czasy do lat 30, kiedy była tak zwana noc kryształowa i wszystkie synagogi w całych Niemczech spalono wtedy po prostu i od tego czasu ich nie ma. Tam gdzieś stoi żłobek i jest kamień pamiątkowy z napisem Nigdy nie zapomnimy. Bardzo piękny napis. A kościółek świętej Barbary, mógłbym opowiedzieć dwa słowa o tym. Rewelacja. Był kościół, to jest historia miasta. Kościół zbudowany w XV wieku, a potem był ponownie, bo po pożarze odbudowany, był na przy Placu Wolności, w miejscu tam koło Filharmonii. Te czasy były takie, że miasto się kończyło przed Placem Wolności, była brama wjazdowa, potem w XIX wieku powstał gmach Rejencji, ale do tego czasu tam były dzikie pola. W XVI wieku powstał drugi klasztorek franciszkanów, malutki, poza murami miasta, wśród łąk, tam właśnie, gdzie mniej więcej Filharmonia dzisiejsza. Mały drewniany klasztorek i jemu miasto zafundowało kościółek świętej Barbary. Potem on spłonął, potem odbudowano i w XVII wieku zbudowano nowy kościółek, który istniał do początku XIX wieku, kiedy były czasy sekularyzacji, bo ten klasztorek zniesiono w końcu i został sam kościół opuszczony. Nie miał racji bytu i miasto wystawiło to na sprzedaż. Przyjechali gospodarze bogaci z Kolanowic spod Opola. Jest taka miejscowość Węgry i obok Kolanowice. I kupili ten kościółek, przywieźli specjalistów, rozebrali na kawałeczki i ponumerowali, bo tak się robiło dawniej, przywieźli do Kolanowic i postawili. I ten kościółek tam stoi. Jest to zabytek opolski, najstarsze drewniane budownictwo opolskie, które się zachowało. Piękny kościół. O, mam go tu, pokażę, bo on jest przepiękny. Ja tam jeździłem go specjalnie rysować. Piękny kościół. Drewniana budowla. Tak jak u nas na Podhalu mają budowle takie i tak zwane na dole soboty. Nazwa soboty jest historyczna, podhalańska, stąd, że kiedy się odbywały takie odpusty, to ludność przybywała ze wsi furmankami, żeby być rano wcześniej już na mszy, to przyjeżdżali poprzedniego dnia w sobotę wieczorem i tu nocowali sobie pod tymi podcieniami. Piękna nazwa, to jest soboty. I ten kościółek ma takie soboty, śliczny. A tu jest rysunek, jak to wyglądało w Opolu, jak on tu stał u nas. Oto jest widok z Placu Wolności i tak on wyglądał mniej więcej, tu Filharmonia stoi. A tu jest teraz w tym miejscu ten pomnik ogromny. Także to jest to miejsce. Proszę, jak pięknie wyglądało. Niesamowite. A to miejsce, o którym mówiłem, że tu była fosa, a od początku XX wieku ma nową historię, mianowicie powstało w Opolu Towarzystwo Łyżwiarskie, kiedy ludzie zaczęli przychodzić na wyspę i tu ten domek właśnie, to zbudowali sobie łyżwiarze. No on tak ma nazwę lodowy, to stąd tak się wzięło? Tak zwany domek lodowy właśnie, dlatego że tu założono no prawie sztuczne, naturalne, ale usztucznione lodowisko, które było sławne i zaraz powiem dlaczego. Cieszyło się wielką sławą w całych Niemczech. Dlatego, że to było świetne lodowisko, bardzo dobrze utrzymane. Były na środku maszty, pamiętam jeszcze niedawno stały, oświetleniowe na wieczór. Były, nagłośnienie muzyczne było. Dalej, mieli szlifierkę do lodu. Mieli nawodnienie, z młynówki rurociąg ciągnął wodę i to nawadniali, potem szlifowali. No i znakomite szatnie, taras wyjazdowy. Fantastyczna rzecz. I tu, co ciekawe, tak to było piękna rzecz, że tu się odbyły mistrzostwa ogólnoniemieckie w jeździe figurowej na lodzie 1933 rok. Wygrała wtedy tutaj później wielka mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata Maxi Herber. Sławne miejsce, bo tu ona wygrała pierwszy raz mistrzostwo ogólnoniemieckie. I co najlepsze, w Niemczech uznano, że to lodowisko jest najpiękniejsze w całych Niemczech. Względu na położenie, otoczenie zielenią, zamek było widać już. O, i tak to wyglądało, proszę zobaczyć. Kiedy byli łyżwiarze. I na lodzie jeżdżą tu sobie, a w tle mieli właśnie ten i budynek.
Panie Andrzeju, jeszcze jedna rzecz. Popatrzyliśmy już na kilka stron wokół tego słynnego dla nas, dzisiejszych mieszkańców Opola, stawku przy Barlickiego. Natomiast też patrzymy na budynek, dzisiaj nazywany urzędem, a dawniej był to budynek również urzędowy, chociaż jeszcze przed nim był zupełnie inny na ulicy Placu Wolności i Krakowskiej. Już wyjaśnię, mogę o tym wspomnieć, bo to też ciekawa historia. Był tam, właśnie tam na Placu Wolności był również wspaniały gmach, którego już nie ma śladu dzisiaj. Ale właśnie ta historia się wiąże z tym budynkiem, bo to jest dla nas dziś gmach Urzędu Wojewódzkiego, ale przed wojną, czyli jest to siedziba władzy regionu całego, prawda? I to samo było od XIII wieku, bo jak był zamek książęcy, to była władza książęca na księstwo opolskie. A potem, kiedy już nie było księstwa i nie było, zamek był, to też była tutaj siedziba wojewódzka, bo właśnie gmach rejencji tutaj był. I ten budynek, który teraz jest, to jest gmach rejencji nowy, a przed nim była rejencja, się mieściła przy Placu Wolności, niedaleko stąd, w budynku, który też właśnie nazywał się gmachem rejencji, regierung zbyt. To był olbrzymi gmach, duży, który był siedzibą władzy wojewódzkiej, a więc tej rejencji. O, i on ma ciekawą historię. On, zresztą ja go pamiętam, bo on jeszcze po wojnie stał, ten budynek, zdewastowany, już bez stropów, ale mury stały i mam tu rysunek jego, pokażę zaraz. Więc to był ogromny budynek, zbudowany w latach 1830, kiedy tu powstała rejencja opolska, trzeba było gdzieś tego dowi, umieszczono właśnie, zbudowano rejencję na nowym terenie pustym poza miastem. To właśnie był plac, jeszcze nie było wtedy placu, powstał dopiero plac. To był pierwszy budynek przy Placu Wolności, Regierungsgebäude, czyli budynek rejencji opolskiej. Ogromny gmach, ale dlaczego sławny? Dla mnie jako dla architekta, bo do tego rękę przyłożył najsławniejszy architekt XIX wieku, mianowicie Schinkel, Friedrich Schinkel. To był architekt berliński, który nadzorował te budowle państwowe wszelkie i to jest pod jego nazwą, on przyjeżdżał do Opola parę razy, nadzorował tę budowę. Zaraz go pokażę. Największy budynek w Opolu, oczywiście, w stylu klasycystycznym i to jest front, tutaj mamy te zielędzie, platany stoją i po nim został, pamiątka pozostała taka, że tam mamy taką balustradę dzisiaj, zaraz za platanami i uskok. To jest właśnie frontowa ściana tego budynku. Pozostała i dalej były piwnice, więc pozostawiono obniżony teren. Ogromna budowla, klasycystyczna i to przetrwało wojnę, ale w stanie zdewastowanym. A potem nie było do tego sentymentu, bo to była symboliczna siedziba władz niemieckich. Nie było sentymentu i kiedy przyszła sprawa, powiedzmy, założenia tam pięknego dzielnica, to te ruiny postanowiono usuniemy. To jest przeszkoda niepotrzebna, a ponieważ to nie było polskie, tylko niemieckie, koniec z tym. I rozebrano doszczętnie ten budynek. Także to też była budowla zapisana w historii Opola, której nie ma. Jak Państwo słyszeli, ogromna ilość pięknych miejsc, pięknych budynków była w Opolu. Dziś możemy za sprawą naszego gościa, pana Andrzeja Hamady, wyobrazić sobie, jak to wyglądało i możemy tylko pomarzyć o tych widokach, tak jak z kolei ówcześni mogą pomyśleć sobie, że te dzisiejsze widoki są równie piękne, choć zupełnie inne. Była to kolejna piękna przygoda za sprawą Andrzeja Hamady. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, za to spotkanie. I myślę, że kolejne spotkanie, które nas czeka, będzie równie intrygujące i interesujące. Ja też tak myślę.